Dzień dobry. Dobry wieczór. No, w sumie nie mam pojęcia, kiedy będziecie tego słuchać. Tak jakby oczywiście nie wiecie, kiedy to nagrywamy, z kim nagrywamy, a sami nagrywamy tym razem, sami, czyli Łukasz Wiśniewski, aka Lukas the Great. I my Szasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. Tak, no były te czasy, kiedy żeśmy... Wiecie, to jest tak. Jak żeśmy zaczęli nagrywać z gośćmi, to żeśmy liczyli na to, że kolejny odcinek musi być z fajnym gościem, więc mieliśmy wykręt, żeby sami nie nagrywać. No właśnie. I tak to się kończyło, nie? No więc właśnie. Aktualnie tak, jesteście skazani na... I nie kombinujemy na siłę. Jak to napisał nasz uprzejmy komentator swego czasu, jesteście skazani na słuchanie dwóch starych prawiczków. Tak, dokładnie. Nie inaczej. No. No, a dzisiaj stare dwa prawiczki opowiedzą wam, tak sobie wymyśliliśmy, że no będziemy sobie poruszać, o ile to możliwe, jak najczęściej jakieś takie tematy ogólne, bo się fajnie po prostu rozmawia o takich rzeczach. I że tego tematu dotykaliśmy już kilka razy przy okazji różnych gier, to czas mu oddać należytą uwagę. Tak, bo ostatnio na przykład przy Wiedźminie, bo tam to było fajne i mi się bardzo podobało i milion razy to podkreślałem w różnych programach, innych nagraniach i tak dalej. W tekście również, że w Wiedźminie mi się podobało, a wielkość świata. Czyli po prostu to, jak ten świat, jak wygląda ta skala tego świata i że ekipie z CDP-u udało się znaleźć coś, co moim zdaniem, gdyby nie to, że naćkali tam właśnie tych bandytów, kurcze i innych potworów za gęsto troszeczkę moim zdaniem, to udało się właśnie to niemalże idealnie zbalansować, bo niewiele było gier, w których był taki właśnie idealny balansik pomiędzy realizmem a grywalnością. No teraz, nasz plan jest taki, żeby dotykając możliwej ilości gatunków gier, pogadać o rozmiarze świata przedstawionego, o skalowaniu tego świata i o tym, jakich sztuczek używają twórcy, żebyśmy się nie kapnęli, że ta olbrzymia pustynia jest rozmiarów ogródka przydomowego. No mniej więcej coś w tym stylu. No ogródka przydomowego to może nie, ale ogrodu takiego to już bym się zgodził. Co większego. Nie przesadzajmy. Wiesz co, chyba nie było gry, w której... No dobrze. Chociaż wiesz co, jakby dobrze poszukać, to pewnie znalazłyby się gry, gdzie są miejscówki na pustyni i są faktycznie wielkości ogródka przydomowego. No. W każdym razie właśnie, bo jak my mamy te kilka szkół, dużo więcej niż Falenicka i Otwocka zdecydowanie tym razem. Oj, tak. Do robienia tego. I na przykład... problemem takim, zupełnie na chwilę ucieknę od tych rzeczy związanych z grami, w których biegamy postacią. Na przykład problemem wiecznym jest to, jak wyobrażamy sobie kulę ziemską, naszą mapę świata. Co jakiś czas wypływają kolejne projekty, które starają się pokazać nam, jak naprawdę wygląda Ziemia. No bo zastanówcie się na chwilę. Mapy w większości mają kształt prostokąta. A no Ziemia się zwija do biegunów. To jest kula. Nie możemy jej tak rozebrać. W związku z czym niektóre miejsca, jak na przykład Grenlandia, Islandia, Kanada, wydają się olbrzymie. Na przykład północ Ameryki Północnej, jak patrzymy na taką prostokątną mapę, jest wielka, a nie jest. W wypadku właśnie takich wysp przybiegunowych, włącznie na przykład z całą strefą bezpośrednio Spitsbergenem i tymi okolicami, Morzem Barenca, one są olbrzymie. Znaczy, ja pamiętam, że potrafią być 3-5-krotnie większe niż w rzeczywistości. Znaczy są większe po prostu po rozciągnięciu na prostokątną siatkę, bo rozmiar rzeczywisty faktycznie mielibyśmy zachowany, jeżeli mapy byłyby w kształcie, przypominałyby skórkę od banana, czyli po prostu punkt styku miały tylko i wyłącznie na równiku, a cała reszta byłaby już takimi liśćmi, co i tak by było pewnym uproszczeniem, ale już dużo w tym momencie bardziej realistycznym i lepiej by to oddawało powierzchnię, z tym, że to taka mapa byłaby nieczytelna w tym momencie. No i takich wielkich... Wyobraźcie sobie okleidę z globusa takiego szkolnego, która została zdjęta i rozłożona na stole. Tak mniej więcej powinna wyglądać rzeczywista mapa Ziemi. Tak, no taka jest prawda. Jeżeli już robimy z tego płaski, prostokątny rzut, no to w tym momencie tam, gdzie mamy te zwężenia, automatycznie musimy je wypełnić, czyli rozszerza się jak gdyby
rozszerza się cały ten teren. Jak patrzycie sobie na taką mapę jakiejś wielkiej globalnej strategii, czy to będzie powiedzmy cokolwiek z paradoksów, czy będzie to Supreme Ruler, to będziemy mieli zawsze ten sam problem z północnymi obszarami. I południowymi również, ale na południowych obszarach akurat tak się składa, że w większości kontralala chlapie fala. Kończą się czubkami ładnymi, które dużo lepiej zasymulować w tym momencie. I północ jest tutaj przeklęta, no bo teraz wyobraźcie sobie, że patrzycie na tą mapę prostokątną i widzicie, jaka potworna droga czeka was z Archangielska do powiedzmy tam Czukotki, tak? Mhm. Tak naprawdę nie jest to taka droga wcale przeklęta i wielka. Ale jeżeli nakładamy na jedną siatkę heksagonalną te obszary na prostokącie, to one są wielkie i trzeba długo przez nie iść. I co teraz robić? Można dać przyspieszenie, można dać, że tam się jednostki będą szybciej poruszać, ale to musi skalować heks po heksie. No, zmniejszając ten. Tak. Więc znaczy twórcy musieliby policzyć jakieś chore algorytmy, zwłaszcza, że to jest trudny teren. W przypadku tur, to w tym momencie to rzeczywiście to jest przerąbane. No nie tylko, nawet i tur. W czasie rzeczywistym to wiesz, to przyspieszasz faktycznie ruch jednostki, co za problem. Ale to musiałbyś bardzo dokładnie strefowo to robić. No tak, no oczywiście, ale wiesz co, no myślę, że akurat to nie jest jakieś najbardziej skomplikowane. I wtedy jednostka idąca wyżej pokonywałaby dwa razy więcej heksów niż jednostka idąca niżej. Ja ci powiem prostsze rozwiązanie, dużo prostsze, z tym, że oczywiście ono też by wymagało troszeczkę innego zaprojektowania, że tak powiem tutaj, gry, ale dałoby się to zrobić, po prostu powiększać stopniowo obszary, jak gdyby. Jedno pole, im bliżej, znaczy kolejne pola, im bliżej północy, tym są, wiesz, mają większy rozmiar, pojedyncze pole, jak gdyby. Oczywiście to jest wykonalne, z tym, że znowu na mapie wyglądałoby nienaturalnie i od razu pojawiłoby się 70 milionów pytań różnych ludzi, którzy zanim by sprawdzili gdziekolwiek, jak to naprawdę wygląda i dlaczego tak może być, dlaczego tam na górze te pola są takie wielkie, a tutaj na środku są takie małe. No więc jeżeli się stosuje rozwiązania typowo prowincjowe, to tak, te prowincje po prostu są bardzo wielkie i tyle. No to fakt, to akurat w tym przypadku takie rzeczy jak, wiesz, mechanizmy, nie wiem, total warowe czy coś takiego, to jest dobra rzecz. I to by się dawne sprawdziło. Total warowe, niestety, no tak. Wszystko. To jest pierwszych prowincjowe. Powiedzmy do Mediewala drugiego, tak? No. Znaczy do Mediewala pierwszego. No. W każdym razie potem już Rzym stosował bardziej otwartą mapę. I to wszystko będzie zawsze umowne. Dopóki na przykład nie zaczniemy się bawić, jak sobie pomyślałem właśnie w tej chwili, jak wiele w tym pomogłoby VR. Gdybyśmy mogli oglądać mapę z zakrzywieniem w Oculusie. Znaczy, wiesz co, teoretycznie taką mapę można zasymulować też i w normalnych warunkach. Tak, no wtedy trzyma. Robisz po prostu mapę globu. Zobacz, że dokładnie. Tak robi Cyfka na przykład. Że im dalej odjedziesz, tym bardziej masz globus, tak? No, w pewnym momencie ta mapa się po prostu składa. Mhm. Tak, ale to wiesz, ale to na dobrą sprawę jest widok, na którym... To jest troszeczkę oszustwo takie. A tak, a poza tym to jest widok, na którym nie da się w tym momencie grać na dobrą sprawę, dlatego że no, szczególnie na dużych mapach, zauważ, że ten glob jest zawsze tej samej wielkości. Jeżeli zarzucisz mapę największą tak naprawdę, no to w tym momencie przeskalowane zostają właśnie heksy. Znaczy inaczej, ta sama kula w tym momencie posiada różną gęstość właśnie tychże pól. I o ile podejrzewam przy jakiejś mapie ultra małej, może jeszcze dałoby się na globie jakoś grać, no ale to byłoby też bardzo umowne, mówiąc szczerze. To w tym momencie, no przy jakiejkolwiek innej normalnej, to już jest w zasadzie niemożliwe. To jest fajny widoczek, który można sobie obejrzeć i obrócić tą, wiesz, kulkę do góry i tyle w zasadzie. I to jest, tak naprawdę to jest wszystkie gry, które realnie wykorzystują globus jako sposób nawigacji, no, poza tą Cyfką, która ma po prostu tak jakby zmianę widoku rzeczywiście, tam na dole wciąż są normalne heksy i nie ma tak, że te heksy zgodnie z siatką zdjętą z globusa po prostu są od siebie oddzielone, te trójkąty, które potem... No bo człowiek by nie był w stanie na tym grać, że ze szczytowego heksa na jednym trójkącie przechodzić na dużo dalszy. No weź, nie da się, pogubiłbyś nie, się. Nie, nie, nie.
No i tutaj dochodzę do tego, że w sumie rzeczywiście te gry, które mają globusy, nie używają normalnej mapy najczęściej. Tylko używają obszarów, które wybierasz. No tak, dokładnie. Do gry. Tak było w wszystkich X-komach. To jest takie założenie, że po prostu wybierasz i masz jakąś tam mapkę, prawda, przygotowaną. Tak jest w, nie będę długo o nim gadał, w tym Skyforge'u, który gram, gdzie mamy te mapki po prostu pojedyncze, tak samo porozrzucane, czy większe, czy mniejsze regiony, czy po prostu takie tylko korytarzówki, ale one są porozrzucane po mapie. No i takie rozwiązanie daje możliwość tego, że cały czas patrzysz na realny globus, a nie zniekształconą mapę. No tak, ale to w zasadzie... Ale z drugiej strony... Właśnie, jest to tylko wyłącznie efekt wizualny, który niczego do rozgrywki nie wnosi. Na dobrą sprawę, dlatego że gramy potem i tak na zwykłej mapie taktycznej, więc... Równie dobrze, krzywizna na ziemi w zasadzie nie ma żadnego wpływu na, wiesz, na równie rozgrywkę. Dobrze moglibyśmy wybierać z menu po prostu misji. Dokładnie. Które po naciśnięciu tam wybraniu odpowiedniej opcji po prostu gdzieś w tle ruszałoby samo tą kulą ziemską. WOT kwestia po prostu interakcji, a faktycznie fajnie jest sobie tą planetą poobracać. I mieć wrażenie, że o tutaj i patrzeć w ogóle sobie tak, że o tutaj lecą moje myśliwce, tu go zestrzelił, oto będzie w takim razie mapa z lasem. No. Albo o tu pewnie będzie lód. Dokładnie, no wiesz, i to jest w zasadzie jedyna w tym momencie taka, wiesz, różnica. No dobra, no powiedzmy sobie jasno, przy strategiach jakichś takich szczególnie globalnych, płaskich map na razie długo nie unikniemy. Po prostu nawet nie mamy jak. Oprócz tego ludzie będą się wiecznie pieklić o realizm oddania kształtów prowincji na mapie, chociaż on wiecznie jest, znaczy to, co oglądają na mapach, jest wiecznie zniekształcone, stale zniekształcone właśnie dlatego, że jest to rozciągnięte na prostokątną siatkę. Co wynika z zasad kartografii dokładnie. No i no wiesz, no i nic na to... Takie zniekształcenie, inne zniekształcenie, tak, co za różnica. Nic na to tutaj w tym momencie nie poradzimy. Także wiesz co, ten temat może jednak tutaj przynajmniej mapy globalnej i kuli i planety jako takiej to może zostawmy, planety, księżyca czy czegokolwiek, dlatego że no jak sam widzisz, no nie będzie to łatwe, dlatego że no wynika to właśnie głównie z czytelności. Po prostu najzwyczajniej w świecie z czytelności tychże map. Faktycznie masz rację z tym, że być może w jakiś sposób okulus, który pozwala nam widzieć dużo więcej, bo w zasadzie całą otaczającą nas rzeczywistość, prawda, pozwoli w jakiś sposób, ale to też działałoby, podejrzewam, tylko i wyłącznie w połączeniu najlepiej z jakimiś rękawicami czy czymś takim, które służyłyby w tym momencie jako wskaźnik. Przybliżasz, przelatujesz nad tą powierzchnią, bo żeby prowadzić działania, znaczy to było fajne, bo obracałbyś sobie na przykład mapę, a następnie zbliżał się do niej, do wybranego fragmentu i w tym momencie, wiesz, doczytywałyby się szczegóły, które już pozwoliłyby ci prowadzić kampanię. Wiesz, to byłoby do zrobienia. Teoretycznie to można zrobić na każdym silniku 3D. I efektywnie powinna być okręgiem. Przybliżonym okręgiem z centrum tego, gdzie spojrzałeś. To znaczy, wiesz co, no. Okulus pozwala ci tworzyć rzeczywistość dookoła ciebie. No więc tak naprawdę nadal mogłaby być pełna kula, która gdzieś tam jest. Oczywiście nie renderowany, jej tył nie jest potrzebny. Nie, ale to przy tym mówiłeś, że na innym silniku. No to wtedy musielibyśmy sprowadzać to do okręgu. Tak. Ale wiesz co, to no mówię, ale to do kół, no, to po jest prostu tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę w tym momencie po prostu wygody użytkowania. Ja podejrzewam, że nie jedna firma gdzieś próbowała, jakieś prototypy takich rzeczy powstały w jakichś grach i z nich generalnie ostatecznie rezygnowano, bo się okazywało, że to jest po prostu skórka za wyprawkę, że lepiej trzymać się starych metod, bo są proste, dobre, sprawdzone i nikt się za bardzo o to nie burzy. Ile z ludków używa regularnie globusów, a ile z ludków używa regularnie map? No właśnie. Ludzie są przyzwyczajeni do tej fikcji na mapie i świat oddajemy im zgodnie z ich przyzwyczajeniem. I jak patrzymy sobie na właśnie rozmiar w Hearts of Iron Rosji z tym gigantycznym fragmentem syberyjskim, to nie przychodzi nam do głowy, że ten fragment syberyjski nie jest wcale taki gigantyczny,
I tak naprawdę zgodnie z kształtem globusa, aczkolwiek tam jest bardzo trudny teren i bardzo trudna pogoda, to najkrótszą drogą, żeby przejść, to jest podążyć tamtędy. Tak, no tutaj też właśnie gwoli jeszcze wyjaśnienia, że tam kawałek dalej po drugiej stronie Alaska wcale nie jest wielkości 6 mil. A właśnie, kochani, dlatego tak ważne i kluczowe jest przejście nordwestowe. Dlatego tyle ludzi zginęło, próbując je zmapować, znaleźć. Dlatego w tej chwili operują na nim te najsprawniejsze, które zostały w Federacji Rosyjskiej, atomowe lodołamacze, bo to nie jest kwestia, tak jak patrzycie na mapę, że to jest jakaś strasznie długa droga. Tam jest właśnie krótko. Tam jest bardzo krótko, tylko bardzo ciężko. No dokładnie. No ale wiesz, tak jak mówię, ten temat już zostawmy, dlatego że jeszcze wiele ich przed nami, a tutaj tak jak wiesz, stwierdziliśmy, doszliśmy do wspólnego wniosku. No, dopóki nie znajdzie się narzędzi, które pozwolą na wygodną nawigację i granie w takim środowisku, gdzie jakaś szansa jest właśnie może w VR-ze, no to takie rzeczy nie będą się pojawiać, chyba że jako właśnie taki eye candy, bajerek, który pozwoli nam właśnie wybrać coś, wiesz, na mapie jakiś obszar i tak dalej. No to samo było właśnie, UFO jest najlepszym przykładem, gdzie wiesz, czy to nawet marsjańskie od Czechów, czy stare klasyczne, czy te nowe X-komy teraz, to zawsze mamy to samo. Z tym, że tam wybieramy po prostu sobie, zaznaczamy coś na tym wielkim globie i wskakujemy w jakieś miejsce. I to dokładnie to samo w wersji mapę płaskiej. Mapę taktyczną i koniec. Tak, i dokładnie ten sam mechanizm w wersji płaskiej jest stosowany w 90% w ogóle wszelakich gier, które mają coś, co nazywa się otwartym światem. Jeżeli są grami podzielonymi na instancje. A większość gier nadal tak ma. Tak było no kiedyś. Właśnie Myszu tutaj zaprotestuje, dlatego że rozwój tych naprawdę otwartych światów, no to jest właśnie kilka ostatnich lat, kilka wielkich serii, które to robią zarówno w RPG-u, jak i w akcji. I ja myślę, że te 90%, co mówiłeś, to jest tak bardziej z czasów, kiedy nasza pasja nadal rozwijała. Nadal uważam, że 90% gier właśnie na takim mechanizmie się opiera. To są instancje, na co byś nie popatrzył, czy kampanie w jakichkolwiek strzelankach najpopularniejszych, czy w tym momencie wciąż i mimo wszystko bardzo dużo kultury. No ale tutaj nie mówimy o otwartym świecie, mówisz, że 90% otwartego świata to są instancje. To znaczy tak zwanych gier z otwartymi światami, w których możemy się przemieszczać dowolnie. No bo słuchaj, nikt nie powie, że Fallout na przykład 1 czy 2 nie był grą z otwartym światem, bo mogłeś sobie tam iść gdzie chcesz i robić co chcesz. A był totalnie instancjowany. Oczywiście, że tak. I to samo na przykład, przykładem innym, też instancji, ale zrobionych na innej troszeczkę zasadzie. I to był na przykład, wiesz co, dla mnie swego rodzaju ideał. Jeżeli chodzi o konstrukcję świata, bo na razie o tym mówimy, o skalowaniu, to jeszcze za chwilę. To był pierwszy Baldur. Pierwszy Baldur, gdzie mieliśmy instancje, ale one przylegały do siebie. Czyli mówiąc krótko, żeby przejść z miasta A do miasta B, musieliśmy przejść przez dwa pola, gdzie był tylko las. I to było fajne. Wiesz co, i powiem, że zarówno mnie, jak i bardzo wielu ludziom tego brakowało. Owszem, w tym lesie nie było nic poza, kurwa, wilkami. I paroma drzewami. Była droga, wilki i drzewa. Stary, przepraszam, ale zapomniałeś o misiach. No dobra, czasem były misie, czasem jeszcze się jakiś tam NPC gdzieś trafił ukryty, prawda, czy coś takiego. Ale generalnie tam tak naprawdę nie było nic. One nie były fabularne w żaden sposób. One służyły tylko temu, żeby gdzieś tam być na mapie, prawda, bo później mogłeś sobie tą drogę skracać i żeby przez nie przejść. Oczywiście, ten wielki las dzielący od siebie dwa miasta. No tak, dało się przeklikać w 4 minuty, no, jak była droga pusta. Był także zajebiście wielki, to ja sobie raz policzę tutaj, jak pół tego miasta, nie? Tak. Czyli w zasadzie z jednego miasta zwierzy było widać nad takim parkiem miejskim drugie miasto i jego wieże. No więc tak, no ale to jest jakby to skalowanie, dlatego jeszcze faktycznie... Tak, ale wiesz, ale już sama idea. Strasznie mi się właśnie podobało to, że komuś się chciało zrobić właśnie te puste obszary, wiesz. No bo jakby na to nie patrzeć, jednak normalnie... Jednak podróż. Tak, gdzieś tam podróżujesz, musisz się przejść. Podobnie to zresztą wygląda w... No ale już w drugiej części dochodziliśmy do krańca, a pan Piotr Franceski mówił, że przed wyruszeniem w drogę. No właśnie. Należy zebrać drużynę. Nie inaczej.
I tak już potem w dalszych produkcjach typu Neverwintery to już trzymano się jakby tego rozwiązania. Tak, wiesz co, ja ci powiem dlaczego. Z bardzo prostej przyczyny. Pierwsza sprawa to są kwestie czysto po prostu ekonomiczne. Czyli no jednak mniej, jakieś zasoby jednak ludzkie i tak dalej muszą być poświęcone po to, żeby stworzyć obszar, który tak naprawdę niczego do gry nie wnosi. Poza tym, że jest. I że robi klimat, no bo jakby na to nie patrzeć. Droga daleka, przez las idziemy. No to ten las gdzieś tam powinien być, a nie, że wychodzimy z jednego miasta, wchodzimy do drugiego. Tak, ten las nie był taki tam banalny, były jakieś skałeczki, coś tam. Tak, no to wiesz, to w zależności od tego, gdzie on był, takim, no były... Klify nadmorskie, nie? Przy samym Baldurze. Coś tam się takiego trafiało, ale dobra, no mniejsza z tym. Mniejsza z tym, tak naprawdę było tam wiele takich obszarów, które po prostu były dlatego, żeby być. No i słuchaj, to jest jednak praca. Iluż ludzi musi poświęcić. Trzeba sprawdzić, czy tam bugów nie ma, czy tam na przykład drużynie nie zniknie ekwipunek, kiedy tam wejdzie, czy dobrze ci czas podróży, wiesz, pozostały zliczy i tak dalej. Całe mnóstwo różnych tego typu pierdół. A kwestie to można wyeliminować w bardzo prosty sposób, bo wychodzisz na mapę i widzisz sobie na mapie świata, że pomiędzy, nie wiem, Amn, a powiedzmy jakąś tam, a Candlekeepa czymś tam, w tym momencie mamy coś tam po drodze, jest las, jest droga, jest jeziorko, jakieś tak dalej. I to widzimy namalowane ładnie na mapce i w tym momencie mówimy, drużyna będzie sobie szła przez las, obok jeziorka i tak dalej. Jak pięknie, jak fajnie i tak dalej. Klikamy sobie, jesteśmy od razu w tamtym mieście. Gdzieś w głowie nam się odłożyło, że po drodze są lasy i tak dalej. No okej, fajnie by było sobie do tego lasu wejść, poczuć kurczę ten klimat właśnie, wiesz, poczuć ten klimat podróży. I tutaj najgenialniej moim zdaniem to właśnie zrobił Fallout. Dlatego, że to poruszanie się tym samochodem lub na piechotę, które było już strasznie powolne, po tej mapie, gdzie zaznaczaliśmy punkt A, punkt B, i to też strasznie uproszczone, bo tam przecież istniały jakieś drogi przez te góry, przez które normalnie ten samochód w życiu by tam nie przejechał, bo prowadziłem sesję przecież Fallouta, graliśmy, w pewnym momencie zaczęliśmy grać na mapie Google'a. To też jest ciekawą rzeczą, bo te odległości nagle zaczęły się właśnie robić takie, no jak to, nie, to się jednak idzie, nie? O! No, to się jednak tak, idzie. Tak, no wprowadzenie realnej mapy było bardzo brutalne, a myśmy grali przecież i tak w grę wyobraźni tak zwaną, czyli w normalnego oldschoolowego RPGa. I tutaj nam ta wyobraźnia po prostu aż nas przytłoczyła, no bo to liziemy. Tak, dwa dni minęły. Ile po drodze rzeczy może się wydarzyć. Dwa dni minęły, a wy ledwie odeszliście od, tak, że tak powiem, punktu wyjścia, czyli ucieczki. Ale dobra, wracając jeszcze właśnie do Fallouta, więc wiesz, tak, oczywiście ta masa uproszczeń i debilizmów nawet typu właśnie przez jakieś pasma górskie czy inne rzeczy przejeżdżający później Highwayman, który w życiu by tam, wiesz, tamtędy nie przejechał, bo widzieliśmy jak wygląda ten teren. Nie ma tam autostrad przez znaczy, autostrad jak autostrad, tam w ogóle żaden pojazd, kurczę, znaczy no nie, no jakieś tam, wiesz, terenówki, pojazdy specjalistyczne pewnie by sobie poradziły, no ale sorry, nie Highwayman. De facto przez dużą część pomykasz tym całkiem przecież niby niezłym, ale jednak nie terenowym samochodem po Grand Sonora, tak? Więc No dokładnie. Ale wiesz, ale mig jest taki, że to mi się tam właśnie podobało, bo z jednej strony mieliśmy właśnie instancję, czyli wchodzimy do jakiegoś obszaru i nie mamy tego, no bo gwarantuję wam, że nikomu z was nie chciałoby się, chociaż pewnie by się znaleźli maniacy, ale nie chciałoby się iść w tym momencie figurką przeklikiwać ludzika, nie wiem, 4,5 godziny z Voltu 13 do Shady Sands. Przypomina serio? Przypomina mi się pływanie. Wybaczcie, nie dałoby rady. Przypomina mi się pływanie w Silent Hunterze bez kompresji w trybie czasu. Rzeczywistym. To ja wiem, ja też kiedyś tak uprawiałem, a to dawno temu jeszcze było. No i w moment, i to jest, i to jest fajna zabawa jedynie na początku, jak masz tę misję relatywnie blisko, bo potem to się robi tak, że po prostu zostawisz kompa i no za 24 godziny być może, a po drodze w każdej chwili może się zdarzyć, że na przykład cię coś wytropi. No i skalowanie map i poziom hardkoru, uwaga w tym momencie oczywiście, i dwa szturmowik. O, no tak, no również to dolatywanie, jest... dolatywanie godzin, no, kilka godzin do tak, misji. W czasie rzeczywistym. No to jest masakra, ale to są ludzie, którzy po prostu tym żyją i tyle. No, to już jest poziom hardkoru, który po prostu nawet nas przerasta i to całkowicie. Tak. Ja owszem, siedziałbym może w masce Pegaza albo pancerzu wspomaganym przed
kompem grając sobie w Fallouta, ale podejrzewam, że z godzinę czy dwie dla klimatu, potem bym to wszystko w cholerę zdjął i po prostu usiadł znowu, kurczę, w samych spodenkach i w koszulce, na wygodnym fotelu przed kompem, wiesz. Włączył kompresję czasu. Włączył kompresję czasu, dokładnie. W każdym razie, no to jest właśnie... O, wiesz, co... tak, wyobrażam sobie takiego silent hunterowanie klimatyczne. Zakładasz na siebie przepocony koniecznie mundur podwodniaka. Mm-hmm. Do tego jeszcze taki, żeby troszeczkę trochę go w garażu trzeba podtrzymać, żeby odpowiednio walił smarami i tak dalej, bo kapitanem, ale też maszynownie tak. Pewnie odwiedzał nieraz, z nudów chociażby. No i oprócz tego, nie wiem, no kupujesz odpowiednią ilość świeżego śledzia czy dorsza, rozkładasz po domu, żeby wszędzie waliło słoną wodą i rybą. No to wiesz co, ja podejrzewam, że wiesz co, bardziej właśnie tutaj jednak zapach stary potu zmieszanego z zapachem gdzieś tam się wydostających, bo nigdy nic nie było szczelne i to zawsze był problem na okrętach podwodnych, jakichś spalin czy czegoś takiego. Spaliny z diesla, oczywiście. Tak, plus do tego koniecznie nagrane gdzieś odgłosy trzeszczenia blachy. Ach, właśnie. Mundur musi być namoczony w słonej wodzie po to, żeby tak jak przystało na ubranie z morza, ta sól gryzła i drapała cię w ciało. Tak, żeby zachowywał odpowiednią sztywność, kiedy jest realizm. To jedno. I druga sprawa, dla klimatu można od czasu do czasu w sekwencjach, kiedy schodzimy pod wodę i na przykład nas atakują, powiesić sobie jakiś system rurek pod sufitem, dobrze zabezpieczyć kompa, żeby gdzieś tam ta woda chlusnęła, żeby od czasu do czasu, wiesz, jakaś para buchnęła z kaloryfera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, już koniec z tymi naszymi fantazjami. Ale powiem ci szczerze, że tak bym sobie zagrał chętnie z Agenda. Chociaż wiesz, jedna osoba to też nie jest to samo. To raczej miniaturowa łódź podwodna jakaś bardziej. Tylko w tym momencie. Właśnie. Tak, ale tak, no to jest jakaś metoda. Symulator batyska. Znaczy, wiesz, prawdziwy symulator. No słuchaj, gdzieś widziałem zdjęcia, już nie pamiętam gdzie, i to wiesz co, kilka lat temu. O tym, że ktoś faktycznie w domu zrobił sobie mini symulator oparty, właśnie podłączony do bodajże Silent Huntera któregoś, okrętu podwodnego w mieszkaniu. Na tej zasadzie, że żeby zrobić cokolwiek, musi przejść fizycznie ze stanowiska do stanowiska, gdzie ma właśnie umieszczone elementy, którymi, wiesz, używa interfejsu, które są połączone z interfejsem gry. Czaisz? To jest coś, nie? Nie wyglądało to dokładnie jak wnętrze łodzi podwodnej, wtedy jeszcze, bo to było w trakcie prac, ale urządzenia były już zamontowane i to było bardzo pro. Znaczy, wiesz, no nie ma czegoś takiego, że w tym momencie stanowisko, nie wiem, torpedowe jest powiedzmy dokładnie na tym samym fotelu, na którym siedzisz. Nie, musisz wyjść, przejść 4 metry gdzieś tam i w tym momencie masz dopiero wszystkie przyrządy, które są, wiesz, niezbędne do obsługi tego. To jest, bracie, symulator, dokładnie. Żeby to jeszcze właśnie trzęsło, woda leciała, trzask było słychać i tak dalej. W sumie, wiesz co, komorę ciśnieniową można kupić. Wstawić do niej blachę i tam, wiesz, dopieprzyć parę atmosfer, wiesz, z zewnątrz i będzie tą blachę zgniatało. Będzie to, serio, to by było, stary, to nie jest głupie. Ciekawe, czy nie ma jakiegoś człowieka, który ma, kurczę, w piwnicy, czy gdzieś tam, wiesz, w garażu komorę ciśnieniową, w której jest, wiesz, wielka beczka, w której ma symulator okrętu podwodnego. Ja bym się jarał. Dobra. Jarałbyś się, aż by ci w uszach trzeszczało. No ej, ale jaki klimat, nie? No. Tym bardziej, że wiesz, w tym momencie zupełnie interfejs gry miałbyś praktycznie wyłączony. Jeżeli byłoby to trudnie podłączone, to byś musiał odczyty wszystkie i tak dalej, tak jak w normalnym okręcie podwodnym, stary. No. Jedyną rzeczą, która by ci pozwalała spojrzeć na świat, oczywiście byłby peryskop, a cała reszta byłaby na zegarach, które ci wiszą w chałupie. No tutaj, jedyne rozwiązanie to jest to, co było, tak żeby to w miarę rozsądnie ogarnąć, to jest jednak dojechanie do tego poziomu technologicznego z różnych powieści. Część już w Cyberpunku to przewidywała, część później, w każdym razie bezpośrednie podłączenie do naszego układu nerwowego, najlepiej przez gniazdo na potylicy i wtedy nie musisz nic budować, wszystkie doświadczenia zmysłowe zostaną ci dostarczone sztucznie, fałszywie i twój mózg będzie myślał, że naprawdę jesteś w samolocie czy na okręcie. Znaczy tak, no słuchaj, no jeżeli coś takiego kiedykolwiek
zostanie skonstruowane i trafi na rynek komercyjny, to ja w tym momencie zwiastuję rychły, jeszcze nie daj Boże będzie tanie, to ja w tym momencie właśnie zwiastuję rychły koniec cywilizacji. W ogóle jakiegokolwiek rozwoju, dlatego że, wiesz co, wystarczy popatrzeć, jak wciągające są w tym momencie gry. VR podbije to jeszcze stopień wyżej. No fakt, że to na początku nie będzie tanie, ale później się upowszechni i podejrzewam, że wiesz, za jakieś 6-7 lat możemy w ogóle w domach monitorów już nie mieć. Nie jest to wcale wykluczone. W mieście i gwiazdach w diaspor ludzie spędzają większość swojego czasu w wirtualnych światach. No, ale to akurat miasto dba o to, bo to jest jedna z idei diaspor jako... No zresztą przeczytajcie, bo to niby ramotka, ale dobrze się czyta. Tak, słuchaj, to był motyw, który się pojawiał kilka razy na różnym poziomie patologii, w różnego rodzaju i powieściach, i w filmach również. A w Matrixie cała ludzkość łupie w jedną grę, no tak właśnie. Naprawdę. Słuchaj, i teraz cały myk polega na tym, że to wszystko jednak mimo wszystko, to cały czas są namiastki. One ci dają po prostu... Tak, inaczej, ale widzisz, w Matrixie niby wszyscy grają, ale są produktywni. Tak, oddziałują w pewien sposób, tak. Dla tych akurat, dla których pracują... Dla autorów oprogramowania. To w zupełności wystarcza. Słuchaj, kwestia jest taka, że tak jak mówię, to są wszystko namiastki. Czy to, co mamy w tej chwili, czy szturmujący powoli nas VR... To są wszystko namiastki, które tak naprawdę gdzieś się nie odwołują głęboko tak naprawdę właśnie do, wiesz, naszego jestestwa i naszych odczuć. Ale jeżeli by nastąpiłoby to, o czym mówiłeś, czyli odczuwanie pełne w 100%, możliwość przeżywania nawet, co też jest oczywiście już domeną cyberpunka od bardzo dawna, to jest temat, który jest przerabiany miliony razy, czyli możliwość w tym momencie nagrania i zaimplementowania innej osobie, odtworzenia czyich odczuć i uczuć nawet, no nie, albo samych wrażeń po prostu, które, bo niekoniecznie musi to być, nie wiem, strach czy cokolwiek innego, wystarczy, wiesz, wierne odtworzenie sytuacji w tym momencie ty zaczniesz sam sobie reagować. Nie wiem, spinaczka na Monteveres, nie? Tak. Już bez tego szlaku wycieczkowego, tylko ktoś poszedł, ty się podpinasz i przeżywasz to siedząc w domu. Tak, tylko że wiesz, to to są podpięty rzeczy, rurkami, żeby organizm był odpowiednio odżywiony. Tak, to są rzeczy, od których się zacznie. Ale wiesz, bardzo szybko na pewno narodzi się czarny rynek, który będzie oferował morderstwa, gwałty i inne rzeczy. I na to będzie na pewno zajebiście duży popyt. Coraz bardziej hardkorowo w tym momencie będą za tym nadążały, próbując naginać granice wszelakie firmy, które robią to komercyjnie, dlatego że czarny rynek będzie im odbierał część klientów. Stary, ale tak czy inaczej, sama... O, jak się branża porno zmieni. Tak, sama... Ojej, dobra. sama w tym momencie... No właśnie. Dzisiaj porno to 1/3 internetu, tak? Mniej więcej. Stary, słuchaj... To w wirtualnej rzeczywistości w ogóle, przejedzie połowę, podejrzewam. I w ogóle biznesu związanego z audio, wideo i mediami. Słuchaj, to w tym przypadku ludzkość po prostu przestanie istnieć, dlatego że każdy, kto będzie miał do tego dostęp, w większości przypadków podejrzewam, ludzie stracą zainteresowanie żywymi ludźmi, bo z nimi jest problem, trzeba się starać, trzeba kombinować, utrzymać, wiesz, współżyć po prostu, żyć z kimś, stary, to nie jest takie proste. Czyli, no, a w tym momencie wrzucasz sobie... Wszyscy wpadną w pułapkę, którą już w wypadku dzisiejszych prymitywnych gier tak zwanych socjalnych, tak społecznościowych, czy MMO ostrzega profesor Zimbardo, to tak. Nie, no oczywiście, stary, no to ale to jest... Że po prostu rozwiązania w grze są o tyle łatwiejsze, że nie wykształca się u człowieka młodego w ogóle wola zmagania się z tymi prawdziwymi wyzwaniami, skoro on może w świecie wirtualnym znaleźć dużo prostsze rozwiązania. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że wiesz, no właśnie. No ale teraz tak, no ile rzeczy odpadnie? Będzie taki sobie, jeżeli tylko skąd te pieniądze na to, no ale powiedzmy, jeżeli dzisiaj stać rodziców na to, żeby utrzymywać niepracującego synka w wieku 30 kilku lat w domu,
to być może będzie dla rodziców nawet wygodniejsze podpiąć go pod rurki odżywiające, podpiąć go pod cewnik i włączyć mu fajny świat, nie? No dokładnie, no tym bardziej, że w takim przypadku nie będzie trzeba nawet gotować za bardzo, bo to wystarczy, że dostanie trochę, czy wiesz, daweczkę odpowiednią witamin, wiesz, węglowodanów, wszystkiego, białka i tak dalej, wszystkiego, czego organizm potrzebuje, odpowiednio dobraną papkę, która w ogóle może nie mieć smaku, a i tak będzie szczęśliwy, bo wrażenia... Bo on przecież będzie jadł pieczone udce baranie. Dokładnie. Zaraz po tym, wiesz, jak wyrżnął toporem całą wioskę, zgwałcił wszystkie dziewice, krowy i w ogóle co tam jeszcze, kurczę, było i się ruszało. No. Na drzewo nie uciekło. A jak na drzewo uciekło, to też, bo miał topór i drzewo ściął. No. Dobra. Słuchaj, ale odeszliśmy troszeczkę od tematu. No tak, no i to jest 2 kilometry. Znaczy, generalnie, jeszcze jedna rzecz. To jest w ogóle też jedyna szansa na to, właśnie coś takiego, bo pewnie jakieś gry, albo coś, co będzie jakąś formą gier, na pewno powstałoby przy takiej technologii i to byłby akurat przykład, kiedy świata ani w ogóle rzeczywistości nijak nie trzeba by było już skalować. Bo ona po prostu by sobie była. Taka, jaka jest. Mógłby się ją sobie przeżywać. Inna sprawa, że graj sobie takiego Fallouta i teraz faktycznie wyobrażasz sobie Fallouta jeden stary w takiej formie, kiedy faktycznie z tego voltu 13 do tego Shady Sands idziesz po tej pustyni. Fascynujące. Ale wiesz co, podejrzewam, że... Myślę, że od razu by ilość fanów post-apo spadła. Znaczy wiesz co, też mam takie właśnie wrażenie. To jest właśnie ciekawa sprawa, bo... Ludy! Dokładnie. No stary, bo przecież dochodziłyby inne rzeczy. Wiesz, głód, pragnienie, wysoka temperatura. No hello, to nie są światy, gdzie się przelewa. Albo na przykład kolejna sytuacja. No traf na przykład sobie do New Reno i do tego salonu, gdzie tam filmiki kręcą. No wiesz, w grze to tylko przeczytałeś o tym, że czujesz dziwny smak w ustach. Nie? Za te $15 czy 150. No właśnie, kapsli, przepraszam. Przecież to jeszcze były czasy kapsli. No właśnie. I to jest, wiesz... Ale to byłby ideal, tak. Bo nie trzeba by było światu w ogóle skalować, nic z tym robić. Wracamy do tematu. Bo wiesz co, o przyszłości w ogóle i tak dalej, gier, o tym, gdzie mogą się zapędzić, w jakie rejony, przepraszam. To sobie może porozmawiamy kiedy indziej, co? Drugą kapslę. Mówisz o kapslach, patrzę na te, co leżą na stole. Swoją drogą, jak niesamowicie głęboko ekonomicznie przemyślana była idea kapsla według jednej ze ścieżek ekonomicznych. Taka krótka dygresja. Pieniądz papierowy jest drukowany i niby ma gdzieś część poparcia albo nie ma. Kapsel był pozostałością czegoś, co realnie wyprodukowano. Czyli tutaj akurat w zasadzie zgadza się to z najbardziej hardkorowymi ekonomistami mówiącymi przeciwko rozwiązaniom keynesowskim i tak dalej. No więc tutaj mamy właśnie taki przykład, że te kapsle to była taka realna, faktyczna waluta, bo była policzalna i trzeba było mieć moc produkcyjną kiedyś, żeby ją wytworzyć. Owszem. Choć przewrotnie był to odpad z butelki z napojem. No tak, tak, wiesz, poza tym, znaczy inaczej, no, kapsel dobrze się sprawdzał, dlatego, że był powszechny, mimo wszystko, na tyle powszechny, żeby występować w środowisku. Żeby być uniwersalny w każdym miejscu. Tak, dokładnie. Po drugie był uniwersalny, dlatego, że mieliśmy do czynienia z marką ogólno, na pewno amerykańską, raczej zapewne ogólnoświatową raczej. Dokładnie, chociaż wiesz, ten świat falloutowy to tak troszeczkę jednak inny był, bo pamiętaj, że on wychodził z założenia jeszcze starego układu sił z układem warszawskim i tak dalej. No dobrze, ale u nas w kraju można było kupić kolę. Ale Pepsi. Za zimnej wojny nie. No Coca-Cola też można czasem było kupić, ale to ale nie, nie, była przez jakiś czas, potem była Pepsi, ale była normalnie. Pepsi tak. U nas zrobiono na licencji w ogóle. Kola była, ale kola tak, była. Ale tak ją paprano. Pepsi była w butelkach takich samych jak ten, a kola była w butelkach
których już chyba wtedy nie było na zachodzie, czyli 0,33. One już wtedy schodziły do 0,25 powoli, ale ten, ale one były jak najbardziej. Oba koncerny istniały, bo wiesz, globalna IKEA też była już w Polsce i załatwiała od nas drewno. Dla korporacji nigdy podziały polityczne nie są jasne. Problemem, którego nie przeskoczy. Ale jakoś Coca-Coli tak sobie w sklepach powszechnie przypominam. Pepsi owszem, jak najbardziej, z tym, że Pepsi była na licencji robiona i nawet miała, wiesz, na butelce pamiętam, że to tam zastrzeżony znak, a później coś się stało. Podejrzewam, że tak jak z Nivea, chyba zabronili używać oficjalnego logo nowego, dlatego że u nas to paprali troszkę. No, ale głowy sobie uciąć nie dam. No, z krewem Nivea tak było przecież. No to zupełnie inna dobra, historia. Już dosyć, to też zresztą ciekawa sprawa, bo u nas w Polsce funkcjonowało takie pojęcie, wiesz, właśnie krem Nivea. Każdy myślał, że to jest po prostu taki nasz polski krem, nie? Robiony przez Polany. Mm-hmm. A tu nagle świat się otworzył i się okazało, że to taka marka. I to no nie? Niemiecka. How the fuck, nie? A u nas zawsze. No wiesz, no, ja tam akurat byłem uświadomiony, ale wszystkie, wiesz, tam babcie, ciocie i tak dalej, to wiesz, to były w ogóle w szoku. Jak to tak, no, a szampon Nivea jest? To co, z kremu go robią? Co za debile, nie? Jak to tak? No jak to tak? Dobra, wracamy do tego. No, wiesz, w skali wielkości w grach, bo tak zanim zaczęliśmy, wystawialiśmy mikrofon, to Lukas oczywiście bąknął o Gothicu. No tak. Bo w pierwszy Gothic na przykład był taki element już zwiedzania, który dawał wrażenie biegnięcia po... Ja miałem wrażenie, jakbym znowu wylądował na grze terenowej w Mirowie. Po skałkach biegał tam. Tak. To znaczy generalnie to właśnie, wiesz co, i to jest najlepsze porównanie w zasadzie większości gotików, oprócz trójki, o której za chwilę, również tych nowych, bo przynajmniej jedynki Risena, pierwszego. Przepraszam, w 1972 roku dzięki umowie między władzami PRL a koncernem rozpoczęto produkcję w kraju i zwiększono dystrybucję. O. Coca-Cola produkowana była na amerykańskiej licencji przez warszawskie zakłady piwowarskie oraz górnośląskie zakłady piwowarskie w Zabrzu i Tychach. Dziękuję. No proszę. No widzisz. No to jakoś tak, kurczę, wiesz co, ja to zawsze tak Pepsi kojarzę, kurczę, jakoś Coca-Cola tak średnio najeżdża. Ale chwilę im zajęło, bo w 1957 roku koncern przyjechał na targi poznańskie i chciał się zaszczepić w Polsce. A. Czyli w sumie 15 lat się bronili przed zachodnią propagandą. Dużo prezentów. No bo to wiesz, przychodził jeden minister, odchodził, kurczę, trzeba było znowu prezenty dla tamten się jeszcze nie nasycił, przychodził nowy, który w ogóle był nienasycony. No i tak wiesz. No. Tak szło, no nie? Dobra, w końcu któryś się złamał i Coca-Cola była. No ale wiesz co, wróćmy do tego. No tak, w Gothicu nie ma coli. Tak, w Gothicu nie ma coli, nie ma niuka coli, nie ma żadnej innej coli. Najwyżej bakterie E. coli. Są tylko obszary, które właśnie, bo Lukas to sprawdziłeś, pochwal się tym, bo to fajne i ciekawe nawet w sumie. Znaczy, to dotyczyło trzeciego Gothica, tak naprawdę już, bo jakby... Pamiętacie, tam jest taki wielki świat, są trzy obszary, jest tak bardzo zimno, jest tak bardzo ciepło, jest tak umiarkowanie i to wszystko jest razem połączone i tam nie ma ekranu ładowania w ogóle. I w tym trzecim Gothicu rzeczywiście poza jego wadami, poza tym, że... jakoś było strasznie powtarzalne to odbijanie miast, inne, że dobra, było wiele błędów w tym naciskanie gigantycznych ilości stworów, ale do tych stworów to w wielu grach wrócimy, bo to nie jest przypadkowe ani trochę. I cóż, mieliśmy te trzy wielkie krainy i wydawał się to olbrzymi świat. Obiegliśmy rzeczywiście długo. No, ale tak, jak się zastanowimy, ile mimo wszystko biegliśmy, ile to minut zajmowało. Dało się skrótem popłynąć. Tak. To było tam parę takich przejść. Było takie... Trzeba było z klifu skoczyć do wody i... No. I czaski byliśmy tam w takiej zatoce w osadzie na południu. No, w każdym razie to jest taka epicka podróż rzeczywiście z mroźnego północnego Grochowa przez bujny zielony kamionek na upalną, pełną złotych wybrzeży Saską Kępę. No.
To jak ktoś zna Warszawę, to wie, a jak ktoś inny, to niech spojrzy. Czyli jak mówiłeś, to mniej więcej 5 na 5 kilometrów, tak? Nie, to jest 5 kilometrów linia. Jeżeli idzie o to, no, świat szerszy, to był troszeczkę taki ten świat wąż, nie? On był dłuższy niż szerszy. No tak. Ja sprawdziłem sobie, rzeczywiście idąc do myszy, że tak pi razy drzwi 5 kilometrów ma wybrzeże Wisły, na którym będzie wszystko od Błoni i, no powiedzmy, od mostu Świętokrzyskiego do Siekierkowskiego, czyli zmieści się zarówno Stadion Narodowy, Błonia dookoła niego, zmieści się cała Saska Kępa, zmieści się cały Gocław. A w drugą stronę 5 kilometrów jest do ugorów i początków lasów za Utratą, czyli zmieści się cały Grochów, Kamionek, zmieści się właśnie Utrata, zmieści się kawałek Targówka Fabrycznego, zmieści się cała Olszynka Grochowska z laskami, ze wszystkim, zmieści się jeszcze, zdaje się, ładny, no to spory kawałek Anina i to będzie taki jeden obszar 5 na 5 kilometrów, kochani. To są gigantyczne obszary. Znaczy, to jeżeli się spojrzy na to, ile rzeczy w tym mieście, w Warszawie się tutaj znajduje, ile dużych parków, gigantyczne tory, nieużytki dookoła torów kolejowych, tereny kolejowe, z punktu widzenia obszarów grze, to takich obszarów tutaj, na których mogą się dziać różne rzeczy, jest mnóstwo. I mam takie dziwne wrażenie, że wiele gier, chwaląc się tym, ile ma kilometrów kwadratowych, kłamie w żywe oczy. Bo żaden wielki, otwarty świat nie zaoferuje mi przejścia go więcej niż, ja wiem, godzinę? Nie, pół godziny. W godzinę to ja nigdy przy żadnym świecie gry nie razem z jednym końcem drugi. To trzeba sprawdzać na przykład w MMO na maksymalnym levelu, kiedy już się nic nie zaczepia. Bo właśnie, kochani, te stworki stoją po to, żebyście się nigdy nie kapnęli, jak tam jest blisko. No tak, no to jest podstawa. Po to one się wam respawnują na karku, po to wszystko jest tak zrobione, żebyście nigdy nie jorgnęli się, że przeszliście 500 metrów, a nie 5 kilometrów. No tak, wiesz, skala to jest jedno, wiesz, tutaj człowiek też pokonuje z spokojnym krokiem w pół godziny 3 kilometry. No. No, a często mówimy o całych królestwach, o jakichś krainach, no to naprawdę potrzebowalibyśmy w realnym, nieskalowanym świecie kilku dni, żeby zasuwać z miejsca na miejsce. No tak, ale wiesz, to jest bez sensu. Wiesz, w grach MMO to tak czy inaczej to widać, bo wiesz, nawet w takich, które mają jeden duży świat, typu na przykład Guild Wars właśnie, czy to nie jest jeden czy duży... Czy drugi Guild Wars, no. No tak, tak, tak. To nie jest jeden duży tak naprawdę świat, bo tam przecież podziały są. I są lochy, inne rzeczy, miasta, cuda, niewidy, więc to nie ma też tak lekko. I on jest faktycznie spory, to trzeba mu przyznać. Ale jedna sprawa, że no oczywiście nijak ma się rzeczywistość do mapy, bo kiedy sobie oddalimy mapę, to widzimy coś, co wygląda jak rzeczywista mapa jakichś królestw, czegoś tam. Tak naprawdę okazuje się, że w Teso świat jest bardzo duży. Tak, okazuje się, że królestwo składa się z dwóch miast, dwóch wiosek i pięciu pól. Bo tam jeszcze trzeba było pomieścić tak, skałki, na których żyją trole, jezioro, w którym żyje potwór, osiem wejść do różnego rodzaju lochów, coś tam jeszcze. I najczęściej problemem MMO jest to... Ja się w takich grach zawsze zastanawiam właśnie nad jedną rzeczą. Co oni tam, kurwa, jedzą? Bo, słuchaj, bo to jest coś takiego. Gracze. Mamy miejscówkę, gdzie jest, wiesz, znaczy nie, ja to zauważyłem, tam jest inna metoda. Tylko pamiętaj, to jest magiczny świat, tam jedzenie szybko odrasta. Bo no właśnie, coś takiego. Respawnuje się. Zbierz na przykład 6 korców maku, albo na przykład, nie wiem, 20 worków ojej, zboża. Ojej, zabij 20 jeleni. Tak, te jelenie od razu są.
One nie muszą dorastać, one się rozpadną. Tak nie ma. I też bym tak chciał. Kupimy sobie na przykład takie drzewko, albo nie obsadził sobie na przykład jakimiś ziółkami, powiedzmy, czy czymś takim nawet. Ja mówię takimi przyprawami. Nie tam. Ej, dotrzymałbyś tutaj, powiedzmy, w tym kącie tutaj. Świnie. Świnkę sobie. Świnie bym trzymał. Zjadłbyś. No, bezpiecznie bym się czuł, nikt bym do domu nie wszedł, się nie osiedlał. No. Rano, następnego dnia rano, pum, jest nowa świnka. Respawn. No. Jej, ale te wnętrzności usuwać i tak dalej. Może też by magicznie znikały. No to nie mógłby się od razu respawnować w lodówce, wiesz, gotowy produkt. No dobra, nieważne. No bo nie, na roślinie... Stek. Tak, no na przykład. Na roślinie to jeszcze rozumiem, wiesz, bo na sobie rośnie i faktycznie no od tego od tempa wzrostu, regeneracji i tak dalej, wiesz, wiele może zależeć. Może kiedyś będą takie rośliny MMO-owe, że podchodzisz, zrywasz i 5 sekund później masz znowu gałązkę owoców. No ale właśnie, wiesz, no to jest też kolejna sprawa, która mi się strasznie właśnie Wiedźminie spodobała. Do tego właśnie wrócę. Na której zazwyczaj brakuje głównie w grach MMO, bo to owszem, no, zawsze jakieś pola mamy przy tych wiosaczkach i w ogóle w większości gier w klimatach jakichś fantasy czy jakichś pseudośredniowiecznych. Bo skoczyłeś w ten, to jedzenie, ja chciałem też zwrócić uwagę, bo mi to zaraz ucieknie po prostu, jak tego teraz nie wywalą, że... No właśnie już mi chyba ucieka. A, że przy robieniu takich gier typu MMO twórcy zawsze mają jedną gigantyczną pokusę, że gdzieś trzeba upchnąć jak najwięcej zróżnicowania. Więc ten świat z jednej strony musi dać się przejść przez gracza i nie może być zbyt nudny, ale musi zawierać nordycką północ z wikingami, koniecznie. Tak. Mogą to być innej rasy wikingowie, ale... Bo krasnoludy na przykład, tak. Które przypominają wikingów. Musi zawierać pustynię z turbanami, musi zawierać koniecznie jakiś taki typowo europejski, czasy, średniowieczny kraik. No, tak, musi tak. Koniecznie również zawierać jakieś wielkie bagna, wielkie puszcze. Dobrze, żeby tak, była dżungla z jaszczurkami, tak, dobrze, żeby inteligentnymi. Była, dobrze, żeby też była jakaś rasa na przykład morska, wiesz, jakieś syreny, coś tam. Tak, inne rzeczy. I wyspy wtedy. Wyspy to koniecznie piraci. Piraci, koniecznie. Piraci, no, być bez, piratów, bez piratów. Czekaj, uważajcie, projektujemy teraz idealną i uniwersalną grę MMO. Były takie już obrazki w sieci, więc... Tak, ja wiem. Nie wyważamy drzwi, które by były zamknięte, ale z drugiej strony wyważanie zamkniętych drzwi zawsze uważałem za męczące, fajnie się wyważa otwarte. No, bo tylko z zawiasów zdjąć i lecą. Nie trzyma zamek. No to jeżeli zamek nie trzyma, to one się raczej otworzą po prostu. No i trzeba wyważyć jednak z barka. No dobrze, jak się upar, to się upar. Tylko nie próbuj z moimi. Dobrze. No, trzymaj zamknięty, to nie będę wyważał, widzisz, jestem leniwy. Dobra, no i to tak, no i to jest ta pokusa, żeby zmieścić te wszystkie możliwe archetypiczne krainy. Tak, bo jeżeli którejkolwiek zabraknie w kolejnej produkcji MMO, to takie właśnie open world niby MMO, to wszyscy będą gracze chodzili i marudzili, że nie ma moich elfów z lasu. Cicho, jeżeli zrobi to Blizzard na przykład, to w tym momencie ktoś powie, aha, będzie dodatek. Tak. Mroźna północ, a potem gorące południe. Tak, a potem jaszczurki z lasów odwrotnikowych. No kurde, hello. Nie, spoko. Ja wiem, o co chodzi, wiesz. Chodzi o to, że faktycznie większość tych światów to przypomina taki chaotyczny, geograficzny patchwork, na który ktoś po prostu stwierdził, czekaj, tu jest trochę miejsca, to upchnijmy. Ty jakiś tych, skośnokich jeszcze trzeba, wiesz, pandy dawaj, pandy będą dobre, kurna, pandy się sprzedają, mi się ludzie lubią, kurde, kudłate, fajne, nie? Hmm? Kurwa, stary, no. Hello. I tak, i w zasadzie od tych klisz żadne, nawet najciekawsze gry nie uciekają. Co więcej, na przykład Teso, nim się stało MMO, znaczy nim powstało MMO Teso, to świat Tamriel był budowany, mimo tego, że nie ma znanych, że jest zupełne przewracanie ras, że ten świat jest budowany naprawdę od podstaw, to mamy elementy dotyczące, wiadomo, że byli Nordowie od startu, jakby te różne elementy pobrane z naszego świata były. No ale słuchaj, no to... Tylko, że oni to zaczynali tak jest... dawno areną, że tak. Im było jeszcze wolno, nie? Czy wiesz, tylko tutaj jest... To jeszcze... trudno mówić o wtórności tutaj w tym momencie. Tutaj trzeba się zastanowić też jeszcze nad jedną kwestią.
No nie da się już teraz ludziom wmówić. No dobra, chociaż są takie światy, wiesz, to są gry, w których światy nie są światami po prostu, inaczej, nie są planetami, które są okrągłe i które są zawieszone gdzieś w pustce, w przestrzeni, posiadają atmosferę, w której da się oddychać i na tyle silne przyciąganie, znaczy zbalansowane, że da się poruszać po jej powierzchni, a przy okazji nie odlatuje się przy najlepszym podskoku poza tym właśnie, wiesz, warstwę, gdzie się powietrze znajduje. Więc słuchaj, taka planeta, jeżeli nie jest planetą tematyczną, bo to też zależy właśnie od gry, czyli nie jest to na przykład uniwersum Star Warsów, które standardowo ma Hot, Tatooine i tak dalej, no nie? W związku z czym mamy, znaczy tam się nie szczypią, tam jest albo planeta całkowicie bagienna, albo całkowicie pustynna, albo całkowicie śnieżna i po chuj kurde się bawić strefy klimatyczne, nie? Znaczy, teoretycznie jest to możliwe, bo klimat na planecie reguluje odległość od Słońca, ilość ciepła docierającego do niego, oczywiście skład atmosfery, wiele innych czynników, ale mówimy o takich, gdzie ludzie, no nie wiem, mogą się poruszać i oddychać normalnie. No i widzisz. Jeżeli robimy, że to są światy, które w tym momencie są głównie w grach SF. Dlatego, że one zostały podbite, zajęte. No dobrze, one są niegościnne, bo normalnie tam życie podobne do naszego się nie narodziło. Ale ty dążysz do tego, że życie podobne do naszego i tutaj tak, że tacy wikingowie gdzieś będą, tak? No, niekoniecznie akurat muszą przypominać wikingów, ale to, że gdzieś na północy jest śnieg, tam jest zimniej i tam się wytworzyły jakieś ale zawsze wtedy kultury, które różnią się od tych, które żyją na południu, to jest kurwa logiczne, Ale te kultury różnią się zawsze tym, że są wikińskie. A na przykład na takim kontynencie amerykańskim... Sprawa, że to jest prosty wzorzec. Na takim kontynencie amerykańskim na przykład na terenie północnej Kanady i Alaski żył szereg szczepów, który nie budował drewnianych długich domów, nie posługiwał się pismem runicznym, nie wyznawał bogów nordyckich. Tak więc wytworzenie się takiej subkultury konkretnej na tym świecie nie jest konieczne, tylko że wszyscy oczekują, tak? Bo wikingowie są fajni. Wiesz, tutaj dużo też... Wszyscy oczekują typowych lelefów z lasu, bo to takich czytali od dzieciństwa. No i tak to się kończy. Dobra, ale wróćmy do tego skalowania i do tej mapy i do tych kilometrów, bo znowu zaczynamy wdeptywać w coś, co może tak naprawdę zasługuje na zupełnie odcinek. Zaczynamy każdy odcinek, a jak już zaczynamy mówić tematycznie, to nawet nie ruszamy 1/4 tematów, które mieliśmy poruszyć, dlatego że wbijamy się... Ale myślę, że to akurat możemy zupełnie teraz sobie zawiesić na później, dlatego że temat raz tworzenia kultury, znaczy jakichś takich elementów etnograficznych, na ile jakakolwiek sensowna antropologia się pojawia w światach tworzonych i w SF-ie, i w fantasy, w grach, to naprawdę jest temat rzeka i można by pojechać. Jest, z tym, że wiesz, tutaj też, znaczy to już jest bardziej temat, nawet ci powiem, na duży panel kilkugodzinny. A nie krótki. Ze ściągnięciem rzeczywiście osób utytułanych naukowo w danych dziedzinach. Antropologa kulturowego na przykład. Można sobie na ten temat oczywiście porozmawiać, tylko tak jak mówię, to nawet w naszym przypadku podejrzewam, że to będzie rozmowa na kilka godzin przynajmniej, dlatego że tutaj to mamy do czynienia z tym. Nie, no widzisz, mieliśmy mówić o czym innym. Generalnie z wolną Amerykanką, a czasami z rzeczami, które są genialne w założeniach. To jest właśnie tak naprawdę dwa bieguny. Plus oczywiście 3/4 to jest zwykłe kopiuj i wklej. Z naszej kultury albo z pomysłów innych. No. Jak elf to wiadomo, że musi być kurczę wysoki, szczupły, kurczę i w ogóle wiesz, dumny i mieć wszystko, cały świat w dupie, bo jak się żyje 1000 lat, no to jak można nie mieć świata całego w dupie. No. Z tymi małych śmiesznych ludzików, nie? W każdym razie tak, no dobra. No i dobra, bo patrzymy wciąż na te odległości, na to chodzenie po świecie. Kilku rzeczy tak naprawdę dosyć oczywistych, jak zawsze doszliśmy, o którym wszyscy wiedzą, ale czasami fajnie jest powiedzieć. Naprawdę nie oczekujcie realizmu w odległościach, bo po prostu się zanudzicie. Nie, no to nie ma albo sensu. Albo będziecie grali rzeczywiście bardzo barwną grę na obszarze, który wam opisałem, Pragi Południe, i tutaj będzie się mnóstwo działo, bo my wiemy, ile tutaj się dzieje,
jak bardzo zróżnicowane są blokowiska, od wiatrowców po punktowce, po długie ściany Gocławka, po różne ten nowoczesne, dziwne konstrukcje stawiane na Gocławiu, dom osiedla jednorodzinne już bliżej utraty i to wszystko, to i stara zabudowa, tutaj się zmieści jeszcze Grochowa. Słuchajcie, no barwnie jest. Każdy kawałek jest inny i naprawdę każdy wygląda inaczej. Tylko, że ta barwność nigdy nie będzie tak przemawiająca jak ci Wikingowie, dżungle południa i tak dalej. A mówimy o takim samym obszarze, jak tamte gry pokazują. Tylko, że u nas jest to Praga Południe. Nie ma różnic stref klimatycznych. To niestety. No, jedyne różnice klimatyczne to są bloki zwane wiatrowcami, bo tam nawet jak wszędzie stoi powietrze, to tam zawsze wieje, ze względu na ich układ. Ewentualnie właśnie jak jest chłodno, to w zależności od rejonu, w niektórych może być chłodniej, ale to tylko wtedy, jak cię skutki skroją. No. Jakby, ja mam takie czasami wrażenie, że świat... Jak duży jest świat dookoła nas, to najfajniej się patrzy, wracając do dzieciństwa. Gdzie nam się kończył świat? Jak za czasów wczesnej podstawowy, tu z Grochowa robiliśmy, czy tam środkowej podstawowej nawet, robiliśmy wyprawę na Gocławek z kumplami, nigdy nie wiedząc, czy nie zbierzemy po drodze łomotu, no, czy może nam się uda go zainicjować gdzieś po drodze. Jak potwornie dalekie i dzikie były bagniste łąki, na których w tej chwili stoi część nowych osiedli gocławskich. Jak rzadko tam się w ogóle docierało z buta. No to słuchaj, to ja z kolei przecież... Dużo mniejsze miasto, tak? Tak, miałem sytuację... A było ogromne. To czy, wiesz co, ogromne nie, bo ja sobie zdawałem, wiesz, doskonale sprawę z jego wielkości, ale już, mieszkając, bo ja mieszkałem też, wiesz, wychowałem się w domu jednorodzinnym, który stał na przedmieściach, w zasadzie, i dotarcie gdzieś tam na drugi koniec, do mitycznego parku, stary, za torami, to już była kurna wyprawa. Na rowerach, no to jeszcze wiesz, oczywiście najpierw przez Wenecję, czyli okolice dworca kolejowego trzeba było się przedostać, bo to najkrótsza droga. Innych zresztą za bardzo nie znaliśmy. A wiesz, w Wenecji, jak sama nazwa wskazuje, wszystko płynie, łącznie z na przykład twoim rowerem. W związku z czym, no było fajnie, ja to pamiętam, tak. Później oczywiście słynne wyprawy do lasku za tory. I o ile wyprawy do lasku jeszcze, wiesz, były całkiem w porze, bo tam przeżywaliśmy swoje, że tak powiem, pierwsze nie tylko miłości, ale też i walki na miecze, no inne takie tam rzeczy, jakieś prapoczątki ASG jeszcze z pistolecikami tandetnymi na sprężynkę i to jeszcze takimi, które się rozlatywały po trzech strzałach. Szczącego plastiku. Tak, ale mniejsza z tym. No i kawałek dalej były łąki. A łąki to już się kawałek wzdłuż rzeki ciągnęły, proszę pana. Tam w tej chwili też na tych takie łąkach... Takie dzikie pola już. Tak, no, w tej chwili na tych łąkach, to tam i w okolicach, to wiesz, stoi... Osiedla. Osiedla nie. Osiedla domków nie. Jednorodzinnych. O. Osiedla domków jednorodzinnych też nie. Tam jest strefa przemysłowa. Tam są teraz firmy. Się nastawiały i tak dalej. Ale wiesz, dotarcie tam i w ogóle jeszcze za trasę E8, obecnie droga międzynarodowa numer 2, która straciła swój status od czasu, jak autostradę wybudowali 5 km dalej, nawet działającą w tym momencie jakoś, tak? Tą, którą da się jeździć, która jest. To wiesz, to dotarcie na drugi koniec tej drogi, to tam to już był, tam już się dziki zachód zaczynał dla nas w ogóle zupełnie i całkowicie, proszę pana, i wiesz, i powiem ci, tak, no to było właśnie to, a w tej chwili, wiesz, jak ja sobie myślę o tym, patrzę tak sobie, nawet nie na mapę, tak całkiem realnie. To się mieści w kieszeni. Wyjdę sobie o stargi na balkon, tak sobie spojrzę i mówię, pierdykam, no przecież kiedyś to z drżącym sercem i takimi rękoma człowiek tam gdzieś tego, bo za trasę i w ogóle i tam cholera wie co jest, psy, wilki jakieś w ogóle, wiesz, polują, kurde, źli ludzie, zboczeńcy, wiesz. I ta-dam! Sataniści składają może ofierze. Właśnie to odnajdujemy w tych różnych grach eksploracyjnych. I tak dobrze to do nas przemawia, mimo ograniczonego terenu, że
budzi się w nas to nieznane, które mamy z dzieciństwa, to eksplorowanie nieznanego, to coś, co już jest niedostępne w realnym świecie dla nas. No chyba, że za wielkie pieniądze pojedziemy w jakieś totalnie dzikie tereny. No ale to trzeba zrobić specjalnie wielką wyprawę i tak dalej. Tutaj mamy tą możliwość, żeby zrobić to w kilka godzin po powrocie z Styry, nie? Albo z uczelni, jak młodsi. No dokładnie. Znaczy, wiesz co, no, nie oszukujmy się. Dla 90% podejrzewam ludzi tak naprawdę, większość gier, która ma jakieś duże właśnie światy, coś takiego, no to służy po prostu do tej czy innej formy jakiegoś eskapizmu, do niczego innego. Jest grupa oczywiście graczy, ale ona jest relatywnie niewielka, bo to widać po tym po prostu, wiesz, kto gry kończy, kto w jakie gry gra i tak dalej. Jakie tytuły wybiera nawet wśród z gatunku danego graczy, dla których najważniejszą rzeczą jest wyzwanie. To, jakie wyzwanie stawia przed nimi gra. To, że będą się w tym momencie zmagać z po prostu jakąś własną słabością, nie wiem, swojego intelektu, umiejętności zmanczkinowania danego tytułu, czegokolwiek, tak żeby pokonać tą grę. I to są też gracze, którzy często na starcie już wybierają najwyższy poziom trudności, a już na pewno nie zaczynają od normalnego, bo to się tak zdewaluowało ostatnimi laty, że się w głowie nie mieści. Wiesz, a cała reszta to są po prostu ludzie, którzy dokładnie tak jak mówisz. Oni szukają stary, najzwyczajniej w świecie właśnie, no chcą gdzieś tam na chwilę wyniknąć po prostu w coś innego. Dlatego tak dobrze, wiesz, sprzedają się gry, które dobrze potrafią sprzedać nastrój, jakiś klimat. Dlatego one się stają kultowe. Dlatego o nich się mówi, dlatego ludzie chcą więcej. No i dlatego VR będzie wielkim hitem. No, ale właśnie jeszcze tutaj jakby tak też zbliżając się do końca, no bo w sumie mamy przepisowy czas trwania odcinka. To właśnie myślę, że takie nasze marudzenie, że ten świat jest zafałszowany, no bo po prostu sprawdźcie sobie kiedyś, ile ma ten świat. Jak będziecie w stanie po prostu przejść go z końca na koniec, nie ruszając potworów, to po prostu popatrzcie, jakim tempem idzie wasza postać, czy biegnie cały czas, czy ten. Porównajcie z prędkością, jaka jest opisana normalnie, jak człowiek się porusza. Zestawcie, ile kilometrów tak naprawdę ma ten świat. Tutaj podpowiem ci jeszcze jedną rzecz, bo to jest akurat, to nie do końca jest miarodajne, dlatego że sam świat może być faktycznie większy, a będziesz się po nim szybciej poruszał. Dlatego że w większości gier, szczególnie takich, które są, są totalnym hardcorem. Ile ma ta mapa w stosunku do kroków tej postaci? Które są third person, albo first person, ruch postaci jest przyspieszony, często nawet dwukrotnie. Ty biegniesz praktycznie sprintem, chociaż w grze wydaje ci się, że poruszasz się powoli. Wiesz co, dobrym przykładem tutaj jest Arma. I w Armie, jak masz gościa, który z obciążeniem biegnie, jeszcze na modach, które wiesz, w ogóle robią totalnie realistycznie, to ty masz wrażenie, że ta postać stoi w miejscu niemal, że ona się kurwa stary nie porusza. Dobiegnięcie do tego drzewka tam zajmuje ci faktycznie, kurde, te nie wiem, ileś minut, które normalnie byś robił pod lekką górkę. Wiesz co? I to jest to. W większości gier ruch postaci jest przyspieszony. Świat. Ale wiesz, ale to też jest oszukiwanie gracza. No dobrze, dlatego, że jakkolwiek byś, mamy duże, ale jakkolwiek byś fajnie nie biegł, to w Battlefieldzie, w mapach pancerno-lotniczych nie dobiegniesz przed końcem walki. Przed końcem może nie, ale już w zasadzie to tak nie będzie wiele zbierać. Tak, no to jest też wiesz, kolejna sprawa, że No to jest problem, który się czasami... Jak ci ukradną wszystkie pojazdy, to stoisz jak ten dzień przy kałdzie żwiru, czekając na cud. Ale to... Aż się coś zrespawnuje. No tak. No to niestety nie ma innego wyjścia często, dlatego że... Czy wiesz co, tutaj jest kazus kilku map tak naprawdę tylko, bo większość map tych pancernych... Bo nie licz na to, że ktoś ci złapie na stopach. Większość nawet map pancernych ostatnimi czasy jest kwadratowa, albo przynajmniej zbliżona do kwadratu. Nie ma problemu, ale już nie pamiętam teraz na tytułu mapy z... Trójki. Która się pojawiła tak? w trójce? Tak, ta długa mapa... No, ona była, wiesz co, jeszcze chyba w tym. To był remake z... Tak, ta z wiatrakami takimi. Mm. Ona się nie pojawiła, Bad Company, już na początku, jako pierwszy. No dobrze, ale w każdym razie wiemy, o co chodzi. Bad Company nawet. W każdym razie, wiesz co, no myk cały polegał na tym, że... No jeżeli mamy mapę tunelową, która jest przeznaczona dla czołgów, pojazdów latających i tak dalej. No i w tym momencie, tak jak właśnie mówisz, jesteśmy na respawnie
i wszystko nam poucieka, a przypadkiem nie mamy żadnej drużyny, czy czego, albo nam wszystkich pozabijają, to jest przesrane. Jak wszystkim czołgu, ale uważaj. Battlefield to przewidział. Znaczy, ja kiedyś z ciekawości próbujemy tutaj o czym innym, po prostu skali mapy, że gdyby nie było mechanizmów, które by w tym momencie pozwalały na uniknięcie tego typu sytuacji, to rozgrywka dla kogoś, kto się znalazł w takiej sytuacji, byłaby bez sensu. Dlatego, że ja przez taką mapę próbowałem biec. Czołgiem jedzie się kawałek dosyć długo, to wiadomo, jakimś tam jeepem, terenówką, czy czymkolwiek, jakimś buggy, popieprza się szybko. To jak mi kiedyś uciekł z buta, to jak mi kiedyś uciekł ostatni PKS i do znajomego wyszło na to, że albo będę nocował na dworcu, albo te 20 km z plecakiem stelażowym przejdę, no i przeszedłem. No i widzisz, Można, to... można, tylko po co? Po tym filmie się to odczuwa, no to bardziej, że to jest też kolejna sprawa, tam też ruchy, bo wiesz co, ja tak jak tak popatrzyłem na to, jak się poruszają na przykład czołgi, są przyspieszone. Oczywiście muszą być przyspieszone czołgi, dlatego że piechur by je doganiał i to już by było słabe, one muszą być szybsze jednak mimo wszystko. Nowoczesne czołgi jeżdżą szybko, ale wiesz co, nie aż tak szybko. To widać po prostu, wiesz, na mapie. Z tym, że w Battlefieldzie akurat jest zachowano umiar. I faktycznie, wiesz co, przypomnę ci, przy dużej odległości jechałeś wcale nie najnowszym goździkiem, jechałeś FV-ką, która jest akurat dosyć szybka, brycką, ale też nie najnowszą, po bardzo trudnym terenie i zobacz, jak to zasuwa w rzeczywistości. No tak, ale to nie ma co porównywać. W tym momencie stary, tam wiesz, skala obiektów, wiesz, prędkość poruszania się, to widać na oko, że tam po prostu to wszystko zasuwa trochę za szybko. W Battlefieldzie, jeżeli już, dlatego wiesz, to dużo osób narzekało, że my się z tym spotkałem właśnie przy, inaczej. Bardziej to było posunięte w Bad Company. Dlatego ta gra była, wiesz co, mam wrażenie, też szybsza i ludzie może mniej na nią marudzili. W trójce jakoś te postacie, wiesz co, tak dużo osób narzekało na to, że się strasznie, kurczę, powoli poruszają po prostu. One się strasznie powoli poruszały, dlatego że, wiesz co, właśnie podejrzewam, doskalowano do map, do tego, wiesz, więcej troszeczkę realizmu dodajmy może i tak dalej. I się okazało, że to wcale nie jest dobre posunięcie, dlatego że... przy pewnych odległościach i zachowaniu skali, na przykład jeżeli na mapie pędzi wiatry, że strusie pędzi wiatry z Bad Company były lepsze. No, ja mam takie wrażenie, wiesz co, nie sprawdzałem tego osobiście, ale to jest po prostu jakieś tam odczucie, bo słuchaj, zwróć uwagę na to, że niektórzy mówią, że są gry, które są szybkie, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że się bardzo dużo dzieje naraz, tam się strzela i tak dalej, ale głównie chodzi właśnie o to, że poruszanie się postaci i tak dalej, stary. Jest różnica duża. Podejrzewam, że wystarczy po prostu dać sobie jakiś odcinek kilometrowy, mówię w rzeczywistości, żeby nie przeginać, bo wiem, gracze, nóżki jak pałączki, brzuszki jak to u nas, no i tak dalej, znaczy u ciebie to już nie, ale w każdym razie, jeszcze tam trochę zostało. No. Co? No to reszta. No, a u mnie mówię taki, no to z pałączkowatymi nóżkami, taki graci wielkim brzuszkiem i jeszcze w okularach, nie da rady. Więc nie, to może nawet nie kilometr, ale przebiegnijcie sobie kawałek i zobaczcie z jaką prędkością, postarajcie się szybko biec, zobaczcie jak szybko ten blok mieszkalny, koło którego biegniecie, albo domek z ogródkiem wam przemija obok. No nie. Nawet jak naprawdę się mocno będziecie sprężać, to powoli pum, 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 no. Pum, pum, pum. A rzeczywiście w grze, jak zaczniemy nasuwać, to całą wioskę w mig przebiegniemy. No nie inaczej. Masz rację, myślę, że to wszystko jest bardzo przyspieszone. Jest. Inaczej byłoby niegrywalne. Ta prędkość, z którą biegamy, to jest prędkość jazdy na dobrym rowerze. Przynajmniej. Takie 30 na godzinę, myślę. Przynajmniej. I to wiesz, w pełnym ekwipunku i tak dalej. Wiadomo, będą no ludzie, ja ci którzy mówiłem, będą w stanie jak ci mówiłem, takie niecałe 3 kilometry z rancha swojego do kolejki WKD i to w towarzystwie osób, które mnie ciągnęły do przodu przez lepsze wysportowanie w najlepszym okresie technicznym, jaki miałem, to robiłem w około 10 minut, tak? Ciut powyżej, no jakieś 10-11. No to jest taki po prostu... I to naprawdę było wyżyłowanie maksymalne organizmu. A do prędkości, z jaką przez większość świata biegają nasi bohaterowie, to w ogóle nie było podejścia. A na przykład ciągnął mnie za sobą chłopak z czerwonych beretów, tylko miał krótsze nogi, Bogu dzięki. Bardzo niski.
Ale jak się z nim biegło, no to po prostu nie było, wybacz, że nie było, że zakaż się, nie było, że ten, po prostu musimy zdążyć. No, już. No. Dobra. Kończymy to. Swoją drogą, kurczę, to jest kwestia, którą trzeba było gdzieś sprawdzić, właśnie jakoś pomierzyć. No, ciężko niestety jest w tym momencie, tak na dobrą sprawę, zmierzyć coś w grze, bo nikt tam raczej nie przykłada linijek. Znaczy, wiesz co, dobry, dałoby się to zrobić w przypadku innym. Ciekawe, jak tutaj głęboko... A założyć mieszkania i daleko... są przestronniejsze czekaj, zawsze? Czekaj, cicho bądź. Jak głęboko i daleko posunięto się w formie oszustwa na jednym poziomie? Czy ktoś zwrócił na to uwagę? Bo dałoby się na pewno znaleźć grę first person na przykład, w której jest droga i przy tej drodze są słupki. Na przykład te słupki może są co 100 metrów. Ta-dam! I zobaczyć, bo jeżeli wyjdzie nam, że biegniemy z prędkością 50 km na godzinę, to znaczy, że słupki pewnie prawidłowo postawili, bo mapa została, wiesz, że tak powiem, z jakiegoś rzutu przeniesiona jeden do jednego, tak samo jak budynki, cała reszta, a no, trzeba coś znaleźć z otwartą mapą, jakąś drogą. Ciekawe. Tu można było spróbować, bo zdaje się, że całkiem nieźle były odwzorowane okolice w tym, ale też chyba tylko fragmenty, bo tak, to też nie da rady, ale tamte niektóre fragmenty w Stalkerze były tak niemalże jeden do jednego odwzorowane z okolicy. W Stalkerze akurat się też powoli porusza, relatywnie. Dlatego ta gra też wiele osób odrzucała, bo ta strasznie mozolna była. A to się czuje, wiesz co, ruch bardzo wpływa w tym momencie tak naprawdę na to, jak odczuwasz grę. Ale tak jak mówię, to i tam i tak wszędzie to wszystko jest przyspieszone, stary, bo ja miałem okazję pograć przez chwilę dosłownie u znajomego w zmodowaną armę, która uwzględniała, wiesz, takie rzeczy jak tam te mody. Ja nie wiem, czy jak to w pełnej wersji w tym momencie wyglądało, wiesz co, ale jak ciężar... ileś tam stopni po prostu, jak gdyby to było stopniowane, nie to, że wiesz, gra ci mierzyła dokładnie w każdej chwili, jaki jest, no bo to już by było lekką przesadą, podejrzewam, ale po prostu było ileś tam kątów nachylenia na przykład wzgórza, no nie, i moc sobie wybierał akurat z tego przedziału, wiesz, i dostosowywał do tego prędkość, no nie, z iluś tam przedziałów było ich powiedzmy 10 czy coś w tym stylu. Facet, no to było nieporównywalne do niczego innego. Miałeś wrażenie, że stoisz w miejscu. Po prostu biegniesz tą postacią, ale biegniesz, to jest sprint niby, nie? I się nie ruszasz. Po no prostu bo to wszystko... Jeżeli masz jakąś otwartą przestrzeń, łączkę dużą, no to jest nudne, bo ty przez nią biegniesz, a ona wciąż jest. Zgadza się. Ja ci powiem, że nawet między drzewami gdzieś to nie ma tego co porównywać. Nie wiem, w życiu realnym biegałem sobie po lesie i bieganie po lesie jest jednym z najfajniejszych biegań, dlatego że wszystko ci przelatuje. Zdecydowanie jest ciekawsze, co nie zmienia faktu, że tak jak mówię, to realne wrażenie. Nikt się nie męczy. No. To realne wrażenie do tego na przykład, które jest też, wiesz, z gier, nie ma nic, no, się różni. To jest no, a dobra. Oprócz, no dobra, tak kończąc właśnie, to, że ten cały element właśnie... No idź sobie w końcu pobiegaj, no. Mam inne rzeczy na głowie. No dobrze. No, zrzuć ten, kurczę, wiesz, dobrze. Dzwonek, który tam ci wisi pod... Oj tam. Nie, to dobrze, no Mysza, nie chcę, to już kończymy rzeczywiście, bo jeszcze parę rzeczy można by było ugryźć. Oczywiście, ale to co zostawmy na koniec. Ja tylko chciałem na koniec to jedno tylko powiedzieć, włączcie sobie czasami kiedyś normalne chodzenie w postaci. Bo zwykle, domyślnie w grach, biegacie. Więc kończymy, a wy czasami pochodźcie oczywiście w grze i zobaczcie, ile zajmie wam przejście z ratusza do banku w grze, dajmy na to. Czy wiesz co, nie wiem jak chodzenie, bo faktycznie też rzadko chodzę w grze, ale na pewno bieganie jest przyspieszone. No, zdecydowanie. Chodzi mi o to, że... Znaczy inaczej, chodzi w grze zawsze biegasz sprintem, to takim wyczynowym, wiesz... Nie, to jest tak, że normalny typ poruszania się postaci to jest bieg, bieganie to jest sprint, a chodzić to trzeba włączyć specjalny klawisz, no i wtedy ta postać tak pum idzie i widać, że ten gracz albo w tej chwili jest na papierosie, albo cokolwiek, bo... No dobra, skończyliśmy. Cześć. No. Dobra, no, trzymajcie się na razie.